Roman Młotkowski. Dziś w WADEMEKUM BGK dotarliśmy na warszawskie Bielany. Muzyka Dzisiejsze WADEMEKUM przedsiębiorcy będzie takim trochę WADEMEKUM spółdzielcy. Bo wśród różnych instrumentów finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego są pieniądze z Funduszu Dostępności funduszu, który można wykorzystać po to, by budynek, który nie jest wyposażony w żadne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, uczynić bardziej przyjaznym. Do budynku przy Perzyńskiego 9 w Warszawie prowadzi mnie prezes Katarzyna Orłowska, od kilkunastu lat zarządzająca spółdzielnią mieszkaniową Domhut. Jest dumna z realizacji projektu, który zmienił starzejący się blok w komfortowy budynek. Siadamy do windy, której istnienie w tym miejscu wydaje się najbardziej oczywistą rzeczą w mieszkalnictwie, ale jeszcze w 2019 roku jej tu nie było. Mieszkańcy mieli do dyspozycji wyłącznie schody. Współdzielnia Dom Hut nosi w nazwie fragment słowa Huta nieprzypadkowo. Jej założyciele skonstruowali ją w oparciu o zasoby mieszkaniowe dawnej Huty Warszawa. Są tu oczywiście ludzie młodzi, ale osób starszych ciągle przybywa, a wraz z nimi tych, dla których schody stają się poważnym wyzwaniem. Koszty budowy windy przy Perzyńskiego w Warszawie objęte są tajemnicą kontraktu, ale nie trudno ustalić, że koszt budowy takiej windy sięga 400-500 tysięcy złotych. Prawie pół miliona trzeba rozłożyć na kilka lat spłaty, w taki sposób, by inwestycja nie obciążała nadmiernie budżetów domowych mieszkańców. Odsetki bliskie zeru, jak w przypadku Funduszu Dostępności zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, są w tym bardzo pomocne. A zatem za tymi drzwiami mamy dowód na dobrą organizację mieszkańców, dobre zarządzanie spółdzielnią i wartościowy wkład Banku Gospodarstwa Krajowego w codzienne życie. Choć wydawałoby się, że to drobiazg, to przecież suma takich inwestycji to jest właśnie to, co nazywamy gospodarką. A o zarządzaniu spółdzielnią rozmawiałem z Katarzyną Orłowską, prezes spółdzielni Domchód. Spółdzielnia mieszkaniowa w sumie jest prawie firmą, czym się różni od typowego przedsiębiorstwa? No przede wszystkim, że to działamy na rzecz mieszkańców, to jest najważniejsze. Nie nastawiamy się na zarobek. Yy, musimy się rządzić własnymi środkami najczęściej. Non-profit się rozliczać. Mimo że cokolwiek zarobimy, to i tak musimy podatek odprowadzić. Natomiast yy, no jesteśmy właściwie tylko i wyłącznie dla mieszkańców. My ich reprezentujemy na zewnątrz, dla nich działamy wszędzie, w każdym kierunku i finansowym i budowlanym i, i z innymi wszystkimi otocznymi sprawami i to trudno powiedzieć, że to jest, to jest działalność gospodarcza, ale na rzecz mieszkańców społeczeństwa. To jak planujecie sobie na przykład e, następny rok swojej działalności, chciałem powiedzieć e, biznes w następnym roku, no ale to e, trudno nazwać biznesem działalność w następnym roku. To jakie przyjmuje się priorytety, kiedy się zarządza spółdzielnią? No wiadomo, musimy zrobić plan gospodarczy, tak jak i finansowy, jak i rzeczowy. Przede wszystkim skupiamy się na remontach, na utrzymaniu to, co jest i oczywiście plan robimy, który przyjmuje nam organ wyższy, czyli Rada Nadzorcza i yy, yy, zrobimy z własnych środków przede wszystkim. Patrzymy jaki budynek, każdy budynek u nas jest oddzielnie rozliczany i, i przy udziale samorządu budynków, bo tak jak wspomniałam, jesteśmy dla mieszkańców i ich włączamy do działania. My jesteśmy od tej strony takiej prawnej, od, od przepisów, że wszystko musimy mieć zgodnie z przepisami i nasza rola jest, żeby tym mieszkańcom w ten sposób to przedkładać, natomiast czekamy na pomysły mieszkańców i na przykład jest Y, taki pomysł, żeby wyremontować balkony, ale też z myślą powiększenia ich I, i tu jest nasza rola od strony przepisów, natomiast przekazania też, czy są na to środki finansowe i teraz na przykład mówimy, musimy pozbierać, żeby to zrobić, bo jest fajny pomysł, albo jeszcze mamy taką możliwość, mamy taki swój własny fundusz interwencyjny, y, który wspiera mieszkańców każdego budynku w formie takiej wewnętrznej pożyczki robimy. My dbamy o bezpieczeństwo tych mieszkańców i to jest takie najważniejsze i my, nasza jest rola pilnować to bezpieczeństwo tych mieszkańców. Jestem ciekaw, w obliczu oczywistej konieczności zwiększenia nakładów na budynek, co oznacza rozumiem, wyższe, w pewnym uproszczeniu mówiąc, czynsze, przynajmniej przez okres spłacania takiej inwestycji. Czy ciężko jest znaleźć konsensus między mieszkańcami? Akurat to, co zrealizowaliśmy, dla jednego budynku to zaangażowanie można powiedzieć było 100% mieszkańców, i oni jakby mocno nie wnikali w finanse, czy to będzie mocno dużo, czy nie. Mieli też tak do nas zaufanie, że my i tak im to rozliczymy, żeby to nie było dużym obciążeniem właśnie w opłatach czynszowych. Ale tak przy innych budynkach, jak tak też rozmawiamy o tym, no bo są te możliwości techniczne i finansowe, no to pierwsze pytanie, a ile nas to będzie kosztowało i jak długo. Bo to się wiąże z dodatkowym obciążeniem tych opłatach eksploatacyjnych. Ta winda, którą pokazaliśmy przed chwilą w programie, jest takim przykładem inicjatywy mieszkańców, na którą zgodziła się spółdzielnia. Tak. Tak, to wyszło przede wszystkim pomysł, znaczy pomysł w ogóle to zbudowania windy, to wyszło od mieszkańców. Tylko naszą było rolą szukać możliwości pomocy finansowej. Dlaczego tego się nie dało zrobić za gotówkę? Nie jest się w stanie tak w krótkim czasie zebrać środki finansowe, bo ceny rynkowe każdego roku z, się zmieniają i wszystko idzie mocno w górę. I jak oszczędzamy, jak w każdym gospodarstwie domowym, nigdy się nie da uzbierać na, na jakiś plan w przyszłości. Trzeba się wspierać właśnie takimi możliwościami finansowymi. No. I to kończę, że właśnie zysk jest tego, że jest umorzenie i to jakby ten koszt jest mniejszy dla tych mieszkańców. Dobrze, to zaraz przejdziemy do szczegółów tej pożyczki, ale skoro nie da się zrobić zagotówkę, to dlaczego nie kredyt komercyjny? Jest bardzo drogi, nieporównywalny do, tego, do tej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest za duże koszty, chociaż... To też by zależało od mieszkańców, że mieszkańcom by bardzo zależało. No to czasami nie patrzą na koszty, tylko na komfort życia. Taka inwestycja pewnie jest znaczącym wydatkiem w kontekście całości utrzymania budynku przez rok. Więc wzięliście pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dostępności, nisko oprocentowaną, na wiele lat rozłożoną, z możliwością częściowego umorzenia i jesteście w trakcie spłacania. Jakie, jak, jakie było doświadczenie z tą pożyczką? Na ile to jest kłopotliwa, papierkowa robota? Czy są jakieś obostrzenia, na przykład, albo coś, na co inne spółdzielnie powinny wziąć uwagę, zwrócić uwagę, jeśli jeśli chciałyby pójść waszym śladem? No nam akurat się udało bardzo tak bezproblemowo uruchomić tą procedurę. Mieliśmy to o tyle komfortową sytuację, że ten zasób finansowy mieliśmy własny i, i było ryzyko, że tego kredytu można, można nie otrzymać. Tym bardziej, że my uruchomiliśmy tą inwestycję w 2019 roku a ten instrument właśnie uruchomienia z Funduszu Dostępności z tego Departamentu Programów Unijnych został uruchomiony znaczy na jesieni w 2019 roku, więc my zaczynając tą inwestycję też nie mieliśmy gwarancji 100%, że otrzymamy taki kredyt. Więc zrobiliśmy zebranie z mieszkańcami, udało się to jeszcze tak przed covidem, że właściwie 100% mieszkańców wyraziło zgodę, że takie dają nam taki bagaż zaufania, że pójdziemy w dobrym kierunku, że się to uda. I tutaj mieliśmy o tyle problem, że weszły czasu y, epidemii, tak, COVID yy, i. I w momencie tego, kiedy to już zostały te ograniczenia wprowadzone, nie mogliśmy zrobić Walnego Zgromadzenia i nie mogliśmy jednych z warunków spełnić, składając wniosek o, o ten kredyt. Uchwały walnego zgromadzenia, że możemy mieć jako spółdzielnia wziąć yy, właśnie kredyt, bo to też jest kredyt z Banku Gospodarczego Krajowego na zobowiązania i do jakiej kwoty, więc nie mieliśmy zgody walnego, czyli członków spółdzielni. Ale mieliście uchwałę. Ale właśnie zrobiliśmy tak, jakby ktoś nad nami czuwał, że tuż przed ogłoszeniem epidemii. Yy, Zrobiliśmy zebranie z mieszkańcami, co jak wspomniałam, 100% zgody mieszkańców było na każde działanie w tym kierunku. Zrobiliśmy w formie takiej uchwały, że mieszkańcy zgadzają się na uruchomienie tego, tego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, i to nam pomogło uruchomić całą procedurę w banku. A mam takie podchwytliwe pytanie w związku z bieżącą sytuacją ekonomiczną, kiedy życie stało się dramatycznie droższe w związku z inflacją, cenami Niestety. energii. Bo dopóki mieszkańcy, którzy się zgodzili i zdeklarowali, że chcą takiej inwestycji, regularnie płacą przewidziane pieniądze, no to wszystko działa, jeśli część z nich zaczyna mieć problemy finansowe i zaczyna się spóźniać albo nie jest w stanie zapłacić. Co się dzieje wtedy no z taką wtedy, pożyczką? No to wtedy spółdzielnia musi to wziąć w swoje ręce i ze, ze swoich jakichś wolnych środków wspierać finansowo mm. na ten czas y, braku tych środków na, na, na spłatę. Więc jakby to jest takie zadłużenie tych niektórzy, co mają ten mm. problem wobec nas, ale spółdzielnia na zewnątrz musi wszystko regulować co do, 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 do każdego dnia zgodnie z przepisami. Mm. Ale rozumiem, że w tym budynku, w którym byliśmy, wszystko idzie dobrze? Tak, tak, to prawda, tu nie mamy problemu. Całe szczęście. Jakie są dalsze plany? Czy doświadczenie z pożyczką z Funduszu Dostępności jest na tyle dobre, że będziecie korzystać z niego przy kolejnych podobnych inwestycjach? Jeżeli wyjdzie to z inicjatywy mieszkańców, że chcą taką realizację, chcą taką inwestycję, to będziemy wręcz namawiać na wsparcie takiego finansowego, wsparcie finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego, bo to jest bardzo, bardzo korzystne dla mieszkańców. Gościliśmy u Katarzyny Orłowskiej prezes spółdzielni mieszkaniowej DomHut. Po przerwie przyjrzymy się bliżej samemu funduszowi dostępności.